trudno było przewidzieć, że to się tak będzie długo ciągnęło, ponieważ wymiana wodociągów, rur wodociągowych, trudno było przewidzieć. Wydaje mi się, że to nie trudno było przewidzieć, skoro on ma 50 lat. I było powiedziane, na litość boską rozpoczynajmy remont, bo 50 lat ta droga nie była robiona. Nie była. Więc chyba warto było wcześniej przewidzieć pewne sprawy i myśleć. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Jeżeli zawieraliśmy z wykonawcą umowę, to chciałabym wiedzieć, czy w tej umowie jest punkt, którym czasami gminy się zabezpieczają w ten sposób, że jeżeli kierujemy ruch objazdami i ulice zostają zniszczone tak mocno jak u nas, to wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu ulicy tej do wykonania remontów właśnie ulic, którymi są objazdy. Czy w naszej umowie jest taki punkt? Jeśli tak, to chciałabym, żeby proszę mi przesłać na maila. Dziękuję. Może koniecznie na maila, proszę Państwa. Czy możemy mieć dostęp do umowy? Jak podatku? Przyjść, zobaczyć umowę fizycznie. Jak ona jest konstruowana? Bo będziemy w tej chwili bawić się podejrzeniem. Będzie chciał Pan Janusz zobaczyć umowę, powinien mi je dostać. Umowę do roku własnej. Ktoś nie wyjaśniał, za mnie nie przyjdzie. Mnie się wydaje, że ten problem jest dość istotny. Kontynuując wątek remontu tej umowy, to chciałam właśnie delikatnie przypomnieć, że tuż po zawarciu umowy z firmą strefa posiłkowała mu udostępnienie kopii tej umowy, także powstrzymuję jak najbardziej ten wniosek, bo wiemy doskonale, że do umowy właśnie znajdziemy odpowiedź na te lub nas pytania. Natomiast jeśli chodzi o te tymczasowe naprawy, tak? Tymczasowe, doraźne naprawy dróg, którymi przebiega objazd, padło pytanie na sesji, które zadał Pan Radny Semeniu, którego już teraz nie ma, kto wykonuje te naprawy doraźne. Padła odpowiedź, że wykonawca. Natomiast mieszkańcy niekiedy twierdzą, że widzą tam w okolicy, prawda, jakieś inne firmy, które tych napraw dokonują. Więc w tym momencie takie właśnie pytanie, jeżeli w tym momencie nie widzą umowy, pewnie na pewno znacie Państwo odpowiedź, gdybyście mogli właśnie stwierdzić, kto na chwilę obecną, czy tylko wykonawca, czy jeszcze jakieś inne podmioty dokonują tych napraw i też jak ma wyglądać sytuacja później, tak, po tym okresie tymczasowym. Szanowni Państwo, na czas wykonywania tych prac po przekazaniu placu budowy to oczywiście firma Strabag odpowiada za ten objazd i firma Strabag też asfaltowała częściowo też ten fragment elektryczny i też naprawiała do bodajże 9 grudnia, kiedy plac budowy został przekazany do wodociągów białostockich dla podwykonawcy. I od tej pory plac budowy jest w utrzymaniu przez firmę bodajże Samborski, który wykonuje tutaj na zlecenia wodociągów białostockich te sieci. Jeżeli chodzi o to, że mogliśmy przewidzieć coś, to ja już tu kilkakrotnie Państwu mówiłem o tym, że dokumentacja ta przez 2 lata była uzgadniana przez wszystkich gestorów sieci. My wszystkich prosiliśmy o to, słuchajcie, przystąpimy w 2016 roku do pracy. Jeżeli są jakieś prace, to właśnie teraz. Był ZUT, każda z PGNiG, wodociągi białostockie, PG, czyli zakłady energetyczne, wszyscy się podbili.
pod tym i jeszcze komunikacja, telekomunikacja, czyli Orange, i wskazali ewentualne kolizje różnych sieci, które należałoby w ramach tej inwestycji przebudować, co wzięliśmy na siebie, bo wodociąg też tam fragmentarycznie był wpisany do tego, że mamy to przebudować. I to było w zakresie firmy Strava. Ale my nie jesteśmy właścicielem tej sieci i w związku z tym nie możemy sami decydować o tym, czy to będziemy robić, czy nie. Wiedzieliśmy, że nie ma kanalizacji sanitarnej i deszczowej, i to wiedzieliśmy, że trzeba zrobić, i to zostało wykonane. Natomiast niestety wodociągi białostockie nie przewidziały przebudowy tego wodociągu, mimo że na logikę on ma 60, może 70 lat, bo prawdopodobnie tu przy kościele jest to najstarszy odcinek wodociągu w województwie byłym białostockim. I nie wykonali dokumentacji. A teraz, gdybyśmy ich nie wpuścili na plac budowy i tego nie zrobili, według mnie byłoby rzeczywiście grzechem zaniedbania. Podobnie jest z zakładem energetycznym, który postanowił wymienić przy okazji wszystkie sieci na powietrzne, które są tutaj do przedszkola, które są przy bibliotece, też nie mówiąc nam w czas. To po prostu to są procedury, które idą poza naszymi jakby plecami i dlatego nie możemy tego skoordynować. W tej chwili wszyscy się, był to okres jesienny, wszyscy się obudzili, kiedy my zaprosiliśmy po raz któryś z kolei firmę, też i PGNiG-ę. PGNiG-ę powiedział, że chciałby wybudować tutaj główną sieć. No ale powiedzieliśmy też, że to chyba nie jest ten czas, żeby to teraz budować. To postanowili, że wybudują przyłącza, ale jeszcze ich nie zaprojektowali. No i w związku z tym stoimy przed takim dylematem. Czy ich wpuścić na teren budowy, wyrazić zgodę dla firmy Strabag, żeby oni udostępnili plac budowy, czy po prostu powiedzieć nie, koniec, i my jesteśmy zobowiązani jak najszybciej to zakończyć, i żeby tutaj nikt nie wchodził, nie uzbrajał tego terenu. No, ale według mnie to byłoby niegospodarnością, gdybyśmy tak postąpili. Na następnym odcinku, który przetarg będzie ogłoszony prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, to nie ma takiej dużej sieci uzbrojenia, ponieważ główna sieć uzbrojenia idzie ulicami Kościelną, Gajną, Kościuszki, Kilińskiego, i tam nie będzie takiego problemu. Natomiast tu jest kumulacja wszystkich sieci, jest to jedyny odcinek, który nie został uzbrojony przez tyle lat. Nie było też remontu tego odcinka, z przyczyn Państwu wiadomych. Była to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ona nikogo nie wpuszczała, nie pozwalała zająć pasa drogowego. A wielokrotnie też zadawano nam pytania, dlaczego cały odcinek, a nie tylko fragmentarycznie nie jest zamykany. Ponieważ przy tak olbrzymiej inwestycji liniowej nie da się. Po prostu każdy właściwie metr tutaj gruntu został rozkopany na różnej głębokości, od 4 metrów do 1,5 metra. Ta sieć z przyłączami wodociągowymi, kanalizacją i z deszczówką, plus jeszcze energetyka. Szanowni Państwo, zakres prac jest gigantyczny. Zakres prac, które nie jest objęte postępowaniem przetargowym i my za to nie ponosimy ani grosza, to jest około 2 milionów złotych dodatkowo, więc to jest skala przedsięwzięcia, która powinna obrazować, jak olbrzymi jest to zakres, a zarówno firma Strabag, jak i pozostali wykonawcy powiedzieli, że oni nie widzą tej inwestycji, jak tylko po całkowitym zamknięciu i wyłączeniu jej z ruchu. W związku z tym mamy sytuację, jaką mamy, rzeczywiście ubolewamy nad tym. My wszelkich starań dołożymy, żeby teraz przebiega objazd, żeby zostały odpowiednio wyremontowane, czy to przez firmę Strava, czy to przez firmę Samborski lub przez firmę PG. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie
wyglądała, ale ja mam nadzieję, że to, co było najgorsze, już mamy za sobą. Także tutaj, jak Państwu też mówiłem, bodajże pod koniec stycznia mieliśmy już próby wody ciśnieniowe. One przeszły pomyślnie i w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zakończyć jakby inwestycje w zakresie budowy liniowej. Mamy tutaj informacje od firmy Koba jeszcze i od firmy, która jest podwykonawcą PGNiG, że oni by też chcieliby wykonać jakieś drobne prace. Na razie nie wiemy, jaki to jest zakres, ale najprawdopodobniej Koba nie będzie kolidowała, prace firmy Koby nie będą kolidowały z prowadzeniem ciągłej inwestycji. Więc tak sytuacja wygląda obrazowo. Na pewno chcemy zakończyć tą inwestycję przed wejściem kolejnej firmy, która rozpocznie budowę tutaj kolejnego ronda i całego tutaj zbiegu ulic. Mam nadzieję, że już nie będzie potrzeby wykonywania objazdu, ponieważ jesteśmy w stanie tak poprowadzić tą inwestycję, żeby ona już nie była tak mocno uciążliwa dla mieszkańców, jak ten odcinek, który mamy w tej chwili. Jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, ona będzie skomunikowana dwustronnie, czyli będzie można wjechać na nią zarówno od ronda, jak i od strony Białegostoku. Tak? Każda z ulic będzie miała normalny wlot i bez problemu będzie można na nią wjechać. Natomiast Kilińskiego będzie zamknięta, ale to Państwo o tym wiecie. Tutaj wjazd jedynie będzie od ulicy Gajny. Dziękuję. Po wybudowaniu tego odcinka trzeba będzie wymontować trasę objazdu. Kto poniesie koszty naprawy? No to właśnie mówiłem o tym, że liczymy, że to właśnie to nie ma tego. Jest. To jak to jest zapasane kompletnie? Państwo otrzymacie. Przepraszam, panie burmistrzu, tam nie, to nie jest naprawa, tylko to trzeba zrobić od nowa, tą drogę trzeba wybudować od nowa. Ale też inwestycja, szanowni państwo, się nie zakończyła. W tej chwili naprawdę warunki pogodowe nie pozwalają na to, żeby tą drogę zrobić. Mówimy o spożywczej, tak? Tak, to trzeba całą drogę. Przepraszam bardzo, no bardzo proszę teraz o zachowanie jakieś tam... zachowanie porządku, bo nie udzielił pan głosu, także teraz... Rady Kozłowski, tak? Tak. Już? Teraz pan przewodniczący. Ja tylko jeszcze chwilę wracając do tego tematu. Nie jest to ogromna uciążliwość dla nas, mieszkańców, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób zbierzemy te siły i tą wytrwałość i przetrwamy tego odcinka. Ale panie burmistrzu, nie dałoby się na przykład zorganizować taki częstszy nadzór, nawet w ciągu dnia, pracownika urzędu, który jest odpowiedzialny za stan techniczny dróg, tak? Bo on najczęściej zaglądał i w chwili, kiedy tworzy się jakiś ubytek, żeby od razu reagował, czy poprzez jakieś zabezpieczenie tego miejsca, tak? Żeby nie miały miejsca takie przykre zdarzenia, jak uszkodzenia mechaniczne pojazdu. Żeby na bieżąco monitorował właśnie i teraz jeszcze zmieniając już temat, chciałabym poruszyć temat, który dla nas nie jest może obcy. Być może część z Państwa powiedzie, że to już jest po czasie, bo to minęło, tak? Nie było sesji styczniowej, a był temat bardzo gorący dla mieszkańców Wasilkowa. Mieszkańcy wprost kierowali takie słowa i mówili, że dziwna jest bezczynność władz oraz instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad gospodarką odpadami w studziankach. Domyślacie się Państwo, o co chodzi, prawda? Otóż chodzi o pożary na terenie właśnie sortowań odpadów. Chodzi też o zanieczyszczanie środowiska.
My mamy pretensję, że te dymy, które wynoszą się z kominów na prywatnych posesjach, bardzo szkodzą środowisku, ale zastanówmy się, jak bardzo szkodzą te zanieczyszczenia na skutek właśnie tych bardzo częstych pożarów, jakie mają miejsce właśnie na terenie sortowni. Mieszkańcy zauważają, że te śmieci palą się regularnie. I nawet zastanawiają się, czy to nie jest sposób na tworzenie nowego miejsca na kolejne śmieci, odpady, zanieczyszczenia. Tak? Też zastanawiają się nad tym, czy to nie są zaniedbania poczynione przez firmę, która gromadzi te śmieci na tym terenie. I zwykle to jest tak, co dla mieszkańców już jest w ogóle niezrozumiałe, że tłumaczeniem jest to, że za każdym razem pożar powstaje na skutek samozapłonu. Więc może to jest też nieodpowiednie takie zabezpieczenie na tym terenie tych śmieci, skoro ten pożar praktycznie cyklicznie już tam powstaje, tak? No i też ja zapytam o środki finansowe, tak? Bo taka akcja gaszenia tego pożaru ponosi ze sobą, pociąga ze sobą środki finansowe. Z czyjego budżetu są pokrywane właśnie te akcje jednostek Państwowych Straży Pożarnych i Ochotniczych Straży Pożarnych, bo jednostki uczestniczą licznie w tych akcjach. Dziękuję bardzo. Proszę. Do pierwszej części to owszem, no, jak będzie taka potrzeba, no to mogę ustawić pracownika z łopatą, żeby w momencie pojawienia się dziury od razu zasypywał. Natomiast jest tak, że jak gdzieś na skutek zmian pogodowych, czy na skutek pęknięć asfaltu przy ulicy Spożywczej dzieje się jakaś sytuacja, że trzeba dokonać naprawy. Tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, firma, która ma obowiązek naprawienia drogi, firma wykonująca pracę na ulicy Białostockiej, zleca to albo sama robi, albo zleca innej firmie do wykonania. My moglibyśmy dodatkowo na przykład zaangażować do tego Zakład Gospodarki Komunalnej. Jeżeli jest taka potrzeba, to tak możemy zrobić, że ewentualnie jakieś mniejsze takie ubytki, które można zasypać, to tak zrobimy. I tak właściwie robimy przy Błękitnej, to co pani radna Szczesiu zwracała na komisji uwagę, tam przy styku ulicy Błękitnej i Mrowieckiej, jak wypłukiwany jest ten styk, gdzie jest zasypane runuszem asfaltowym, no to jest uzupełniony nawet przez ludzi z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Natomiast no, większych powierzchni nie będziemy naprawiać finansami Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo do tego zobligowane są firmy, które wykonują tę pracę. Natomiast jeszcze raz powtórzę, bo być może tylko na komisji mówiłem o tym, a jeszcze się odniosę do tego w tych wcześniejszych pytań, między innymi pani radnej, że na mocy porozumienia z wodociągami białostockimi, to wodociągi na własny koszt dołączają się do prac związanych z remontem ulicy Białostockiej-Grodzieńskiej i ułożą duże pieniądze na zrobienie dokumentacji, uzgodnień i wykonania kanalizacji i w tej chwili nowego wodociągu. Wodociągi białostockie, mimo dobrej współpracy z gminą Wasilków, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i która też liczy pieniądze. Jak w projekcie było, że trzeba wykonać na ulicy Białostockiej-Grodzieńskiej kanału sanitarnego, którego nie było, no więc uzgodniliśmy, że oni to sfinansują i położą.
Wodociąg funkcjonował, linia wodociągowa była sprawna i oni nie widzieli potrzeby wymiany, kiedy nie dostali się pod ziemią, nie sprawdzili i doszli do wniosku, że może jednak mimo, że poniosą koszt wymiany, to dla nich w przyszłości to będzie skutkowało oszczędnościami. Oszczędnościami tego typu, że gdyby mieli ingerować w trakcie jakiejś awarii, które potencjalnie by się zdarzyły, no to musieliby ponosić koszty później naprawy jezdni. Ja też się zgodziłem, kiedy zasugerowali, że chcieliby jednak przystąpić do budowy nowej nitki wodociągowej, bo po pierwsze to jest główna nitka, która wchodzi z wodą dla mieszkańców Wasilkowa. Nowa linia to nowa jakość. Oprócz jakości technicznej, czyli daje prawdopodobieństwo niewystąpienia w najbliższym czasie awarii po wybudowaniu, da szansę zrobienia nowych przyłączy mieszkańcom i będzie to nowa linia. Nowa linia, która, no wiadomo, ta woda będzie, można powiedzieć, chociaż nie mam pretensji do jakości wody, ale na pewno przez dłuższy czas będzie mogła, idąc nowymi rurami, nową linią, będzie mogła zachować dobrą jakość przez dłuższy czas, zanim te rury zajdą kamieniem i tak dalej. Więc ja wiem. Ja też narzekam, nie podoba mi się, kiedy jest jakaś niedogodność. Dlatego też chciałbym, żebyście Państwo też zrozumieli, żebyście mogli to innym powiedzieć. Natomiast wszelkie niedogodności takie bieżące staramy się likwidować, staramy się naciskać na firmy. Jutro także mamy z wszystkimi branżami spotkanie z wykonawcami, żeby omówić dotychczasowe prace i cykl prac, które czekają nas w najbliższym czasie. Dziękuję. Panowie burmistrzowie, to co teraz mówicie, to trzeba było mówić firmom, z którymi się uzgadniało remont właśnie przed rozkopaniem ulicy, przed 1 listopada. Ja słyszałam, znaczy jest to nawet zapisane, kiedy prosiłam o nierozpoczynanie 1 listopada, to pan zastępca Wójcki powiedział wyraźnie, że nie rozpoczynaliśmy wcześniej, ponieważ chcemy, powtarzam pana słowa, chcemy tak wszystko dopiąć, żeby jedna firma przychodzi, druga firma odchodzi, żeby w 2 miesiące ten remont zakończyć. To są pana słowa. I teraz, skoro panowie wiedzieliście o tym, że trzeba to wszystko zrobić, od tego was mamy, żebyście myśleli, może zrobić odkrywkę, może zrobić, zobaczyć, czy te rury są dobre, czy niedobre. Skoro to leżą, mówicie panowie, 70 lat i wszyscy o tym wiedzieli. To czemu nie uzgodnić tego było wcześniej, kiedy się rozpoczął remont? Ja już nie, to są pytania może w eter, ja nie, już nie, bo będziecie państwo, panowie, odpowiadać to samo, więc będziemy to mielić, prawda, ale moim zdaniem jest to jednak nieudolność w zarządzaniu. Odpowiem na jeszcze zapytanie pani radnej Pszczółki. Chodzi o funkcjonowanie wysypiska czy zakładu w Studziankach do segregacji odpadów. Szanowni Państwo, niestety ten zakład jest zupełnie wyłączony spod jurysdykcji burmistrza. Organami właściwymi do nadzoru jest starostwo, jest marszałek i wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Są to trzy podstawowe instytucje, które mogą wejść na teren tego zakładu. Oprócz tego oczywiście straż pożarna. Jeżeli chodzi o koszty, to całym systemem zarządza oczywiście Państwowa Straż Pożarna i nasze zastępy Straży Pożarnej są w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego. I oprócz naszych zastępów brały udział w gaszeniu tego pożaru też inne zastępy z innych gmin.
Wszyscy ponosimy tego koszty. Aczkolwiek ja zapytałem obecnego na miejscu zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kto będzie ponosił te koszty, i on powiedział, że do tej pory to samorząd i państwo ponosili za to koszty. Czyli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, która wywołuje takie skutki, a nie inne, a my wszyscy za to dodatkowo płacimy. Pomijam fakt, że zostałem tam z wielką łaską wpuszczony, bo jak Państwu powiedziałem, że no, nie możemy. My nie mamy prawa wejść na teren zakładu. Wszedłem i stwierdziłem rzeczywiście hałdy posegregowanych, co prawda, śmieci, ale to były hałdy. W wyniku zawilgocenia tych hałd dochodzi i będzie dochodziło do samozapalenia, co będzie skutkowało właśnie takimi długotrwałymi pożarami. Zresztą w radiu, w telewizji słyszymy, że ciągle gdzieś się coś pali, jakieś składowisko, ponieważ jeżeli nie jest, te śmieci, które są magazynowane czasowo, nie są wywożone regularnie na składowiska odpadów, one pod wpływem wilgoci, tak jak siano, dostają samą zapłonę. Bardzo ciężko je jest wygasić, bo woda jest wręcz paliwem do tego, że te śmieci się dalej palą. I jedynym tutaj sposobem jakby zasypywanie jest piaskiem, żeby utrudnić dostęp powietrza do tych hałd śmieci. I to tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. My tutaj staramy się, ile możemy, wpłynąć na to, żeby to prawidłowo funkcjonowało, ale mamy bardzo, bardzo ograniczone możliwości na działanie tego zakładu w tym miejscu. Jeżeli chodzi o ten zakład, to jak powstawał, to oczywiście w poprzednich latach była wielka euforia. Pamiętam, był otwierany zakład Złota Kielna, Złota Ptaczka. No, my mieszkańcy bardzo sceptycznie podchodziliśmy do tej inwestycji. No, miało być 105 miejsc pracy. No i potem się zaczęło tam wszystko psuć, oczywiście pożary. Założyliśmy jako mieszkańcy stowarzyszenie, które nazywało się tam Stratos, po to, żeby mieć jakiś wgląd do tego, co tam się dzieje. Oczywiście byliśmy bardzo zaniepokojeni, ciągle jakoś tam nieprawidłowości tropiliśmy, łącznie z tym pożarem, który wtedy był taki ogromny, trwał cały tydzień. Nawet zaskarżaliśmy do różnych sądów decyzje podejmowane przez burmistrza i przez starostwo. No i oczywiście zakład, tak jak pan Wójcicki, powiedział, no niestety to jest spółka, która nie wpuści nikogo na swój teren, ma prawników. Nawet się zdarzało, że naszego pana prezesa tego stowarzyszenia podejrzewano, że to on podpalił te śmiecie. Także nieprzyjemności były ogromne, ale to jest po prostu konsekwencja podjętych decyzji i pozwoleniu wybudować taki zakład na tym terenie, który jest no, jakby bez żadnej kontroli. Aha, to chciałam tylko odpowiedzieć dla pani Pszczółki. Do tego tematu. Jeśli chodzi o wejście na teren zakładu, w tamtej kadencji był przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Nie było problemu z wejściem, zamknięte wejście, tylko że wtedy z radnych mało kto chętny był, żeby obejrzeć cały proces przetwarzania śmieci, obejrzeć. Wpuścili bez problemu. Nie wiem dlaczego też teraz. Możemy. Teraz są problemy. Ja przepraszam, zapytanie, wolny wniosek. Bo proszę Państwa, na ten temat możemy sobie przejść, porozmawiać rzeczywiście w sprawach różnych. Teraz mam zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo, pan prezydent. Zapytanie i wolne wnioski, one nie będą. Ja proponowałbym, żebyśmy skończyli tak? Temat remontu ulicy Grudzińskiej. Ale już nie rozmawiamy, teraz zeszliśmy na Smalarkę, nie na Sortową. To razem. Dlatego, że ten temat po prostu jest. Ten temat jest. Pani Aniu,
Mówi pani, że my będziemy jakoś to przetrzymać. Przepraszam, zapytanie albo wniosek. Bardzo proszę. Wniosek jest taki, że proszę pana, że my nie przytrzymamy tego. Bo to ludzie nas... To nie jest wniosek. Bo to ludzie nas atakują i mówią, co byście zrobili z ulicą Rostocką. Panowie burmistrzowie, mieliście przykład po rondzie, który trwał 10 miesięcy temu. Kawałek ronda. Trzeba troszeczkę było pomyśleć. Troszeczkę było pomyśleć. A teraz no trudno, trzeba mnie szybciej zrobić. Pan mówi, żeby zakończyć temat. Tak, bo już nie jestem odpowiedzi. Proszę bardzo. Nie jestem odpowiedzi. Bo nie było pytania. Dobrze. Proszę bardzo, panowie. Ja krótko na temat pożarów. Ja jestem z wykształcenia energetykiem i wiem z literatury. Ale jeszcze raz, zapytanie albo proszę. Że, moment, ja pan się troszkę. Że po prostu z wałowiska węgla mierzy się temperaturę.